Panowie, nawet buty macie podobne. No tak. Te starsze roczniki chyba już taki grają. Także no jakoś tak się złożyło, że obydwaj kapitanowie w podobnych butach. Tylko trener Miksy, Jawlanki, technika biegu, nie? No właśnie, panowie kapitanowie, mieliście wrażenie, że uczestniczycie w czymś historycznym? No na pewno tak. Pierwszy raz w historii klubu doszło do takiego meczu. Ja osobiście żałuję, że nie w finale. Natomiast no tak gdzieś los chciał, że w półfinale się spotkaliśmy. Fajna przygoda. Dla mnie osobiście też, natomiast bardziej chyba dla młodych chłopaków, którzy mieli okazję skonfrontować się z drużyną, w której w przyszłości chcą grać i myślę, że dostali taką szansę i widzą, w jakim są miejscu obecnie. Piotrze, dla Ciebie to szczególnie dziwny mecz, bo po drugiej stronie kilku Twoich kolegów z boiska, kilku Twoich byłych podopiecznych, a w drużynie, której kapitanowałeś, sami Twoi praktycznie podopieczni. Sami moi synowie, się śmiejemy w szatni. No tak, natomiast ja podchodzę do tego jak do każdego meczu i fajnie, taki gdzieś tam, nie wiem, jakaś adrenalinka, natomiast ja już jestem w takim wieku, że nie jakoś nie podchodzę jakoś bardzo specjalnie i fajnie, że do takiego meczu doszło z punktu widzenia historii i gdzieś tam dziejów klubu, natomiast tak mówię, szkoda, że tak wysoko przegraliśmy. Bodaj jeden z pierwszych fauli w meczu, bardzo czystym meczu, to chyba wejście Kacpra Kasprzaka w trenera Dariusza Rudzkiego. Wychowanek w trenera. No tak sobie to gdzieś wyobrażałem, że chłopaki gdzieś będą na mnie polować, ale oczywiście wszystko było w takim duchu fair play, ja na nich i oni na mnie, ale zawsze później przebijaliśmy sobie piątkę, nawet komentowaliśmy na bieżąco pewne sytuacje. No doczekałem się momentu, w którym stanę naprzeciw moim wychowankom, chłopaków, których ciągłem w zasadzie przez 4 lata w szkole mistrzostwa sportowego. Fajne uczucie z jednej strony, z drugiej strony widzę, że ten czas nieubłaganie ucieka. Komentarz do wygranej 5-1. No tak tutaj Piotrek powiedział, tutaj ci młodzi chłopacy, na pewno to dla nich była podwójna motywacja zagrać naprzeciw zespołowi, w którym chcieliby się znaleźć. No dla nas to była jakby powinność, żeby ten mecz wygrać. No, chłopaki długo stawiali godnie czoła i mieliśmy trochę problem, żeby tę bramkę w końcu wcisnąć, ale później te bramki posypały się. Mam może taką małą pretensję, bo mam cały czas się czepiam, że powinniśmy grać jeszcze bardziej dojrzale, jak mamy sytuację, po prostu strzelić kolejne bramki, bo żebyśmy się lepiej poczuli, że może takie wysokie zwycięstwo też nam jest potrzebne, żeby niektórzy się odblokowali, a czasami po prostu zbyt lekceważące tych sytuacjach jesteśmy. Z perspektywy przegranych ten mecz trwał chyba o 2 minuty za długo. No, można tak powiedzieć. Myślę, że wynik 1-3 byłby, no nie powiem, że satysfakcjonujący, natomiast no na pewno do przyjęcia. Natomiast to 5-1 to już jest wysoki wynik i szkoda tej końcówki. Trochę zaczęliśmy głupoty mówić, mówiąc brzydko, na boisku i grać zbyt indywidualnie. Natomiast całokształt myślę, że było ok, no nie było tragedii i gdzieś tam na ile potrafiliśmy, to stawialiśmy opór. Wiadomo, że przeciwnik lepszy piłkarsko i udowodnił to na boisku, więc tak jak Darek powiedział, oni musieli wygrać, my próbowaliśmy coś tam stworzyć. Nie udało się wygrać, natomiast ja myślę, że można z twarzą wyjść z tego meczu i nie było źle. Jednym zdaniem o poczynaniach w lidze, tam wiedzie się Wam świetnie. No tak, tak. Ja gdzieś tam cały czas porównuję ten sezon Ligi Okręgowej do poprzedniego. Chłopaki nabrali takiej pewności siebie, nauczyli się grać seniorskiej piłki, grają dużo bardziej odpowiedzialnie w obronie, no i to się przekłada na wyniki. Myślę, że to pierwsze miejsce obronimy teraz na jesień, a na wiosnę myślę, że można śmiało powalczyć o awans do czwartej ligi. Już na koniec pytanie, Dariusz, do Ciebie. Nie pierwszy to finał w podokręgu Bielsko-Biała, rekord kontra Spójnia Landek. No tak, cieszę się i mam nadzieję, że miasto trzyma słowa i będziemy mogli ten mecz rozegrać na stadionie miejskim, bo już boję się, jak tam pójdziemy na to boisko do nich. Tam zawsze mieliśmy ciężary, żeby wygrać i bardzo liczę. I to byłoby fajne z punktu widzenia wszystkich klubów beskidzkich, że ten finał jest fajnie, jakby to było taką rzeczą coroczną, że ten finał rozgrywa na stadionie miejskim, bo to by na pewno dodawało rangi temu pucharowi, więc no, czekamy na Landek, no i na pewno też będziemy się chcieli zrewanżować za poprzedni półfinał, w którym nas pokonali. Czyli do zobaczenia na naszym bielskim narodowym. Do zobaczenia, liczę, go w końcu blokujemy, bo ostatnio graliśmy tam dwa razy i dwa razy dostaliśmy bęcki od ruchu, więc liczę, że do 3 razy sztuka.